No na pewno będzie mi bardzo przykro, że odchodzą, bo do każdego rocznika przyzwyczajam się, znam każdego nawyki, kto co pije, ile słodzi, ile jedzą, co lubią. Teraz przed maturą to bardzo się stresują, jedzą dużo słodyczy, piją czekoladę z bitą śmietaną. No i życzę im powodzenia i na pewno będę za nimi bardzo tęsknić. Mam nadzieję, że kiedyś mnie jeszcze tutaj odwiedzą. Nie będę dołączał się do życzeń maturzystów, ponieważ jest mi bardzo smutno, że odchodzę. Ja oczywiście chciałem wszystkich pozdrowić, bo to jest dobry rocznik, chyba pod wieloma względami. Tak, jest w nim dużo, wiele osób, które no naprawdę zrobiły na mnie duże wrażenie, tak? Czas iść w świat, tak? Pozdrawiam. Ogólnie maturzyści wydają mi się bardzo miłymi i uprzejmymi ludźmi i ujęło mnie to, że na początku roku ja w większości osób z trzecich klas w ogóle nie znałam, a Wojtek i Michał mówili mi zawsze dzień dobry, mimo że mnie w ogóle nie znali. A najzabawniejsze było to, że zawsze stali w tych samych miejscach. I dzięki temu, że ten plan jest taki, jaki jest, to tam załóżmy o tej godzinie, załóżmy po trzeciej lekcji, wiedziałam, że jak się spojrzę w prawo, to tam będzie stał Wojtek i mi powie dzień dobry z pięknym uśmiechem. A potem zobaczę na rozwileniu dróg Michała, który również z takim samym cudownym uśmiechem mnie pozdrowi. I to mnie ujmowało, ale miało być, nie miało być smutno, na smutno, a trochę będzie, bo po wakacjach, jak wrócę do szkoły, będę spoglądać w te miejsca, a was już tam nie będzie. Hej, trzecie klasy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Było miło, kilka rzeczy razem zrobiliśmy i było naprawdę super. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Przed wami druga droga i myślę, że na tej drodze będziecie mieli wiele problemów badawczych do rozwiązania, wiele hipotez, ale pamiętajcie, że byście zawsze wyciągali właściwe wnioski. Wszystkiego dobrego. Kochani maturzyści, pozdrawiam was serdecznie i przede wszystkim trzymam kciuki za maturę, ale nie tylko, także za wasze wszystkie plany życiowe i pamiętajcie, wszystko jest możliwe, także spełniajcie swoje marzenia. Do zobaczenia. Drodzy maturzyści, życzę wam połamania pióra na maturze, szczególnie wspaniałych wyników z matematyki. Szczególnie zapamiętam specjalizację matematyczną i osoby, które na niej były. Ale niewątpliwie będę również wspominała bardzo mile 105 z matematyki, gdzie pracowaliście w ostatnim czasie bardzo dobrze, ponad swoje siły. Życzę wam wszystkiego dobrego. Drodzy maturzyści, co też mogę o was pamiętać? Na pewno zapamiętam wasze uśmiechnięte buzie, a jeżeli chodzi o moją klasę, to na pewno kilka osób, przede wszystkim Marcina Warkumskiego, który jest wiecznie zagubiony i nigdy nie wie, co na kiedy. Przykładem chociażby jest kurs 301, na którym Marcin w tej chwili jest. Marcin nigdy nie wie, kiedy trzeba było zrobić zadania domowe, z czego mamy punkty. I chociażby ostatnie pytanie Marcina. Trzeba było napisać pracę? Jaką? Kiedy? Dlaczego? Po co? To są stałe pytania Marcina. I tak często, kiedy Marcin urodził się w tym samym dniu co ja, czyli 9 stycznia, i kiedy tak patrzę na Marcina, to czasami myślę, czy ja też jestem aż tak zagubioną osobą jak Marcin. Drugą charakterystyczną osobą z mojej klasy to jest Kuba Biesiadecki. I jak kiedykolwiek miałam kalkulator na stole, to zawsze mogłam go nie mieć, bo Kuba zawsze go potrzebował. Czyli jeżeli w danej chwili nie znajdował się kalkulator na moim biurku, to wiadomo, że gdzieś leżała kartka: pożyczyłem pani profesor, oddam za godzinę. Co jeszcze? Myślę, że jeżeli chodzi o takie wspomnienia, to są na pewno miłe. Wasze uśmiechy motywowały, dodawały odwagi do pracy, do pokonywania trudności. No i życzę wam przede wszystkim tego, abyście potrafili pokonywać trudności na waszej drodze, abyście potrafili wybierać to, co jest dla was najlepsze, żebyście dokonywali tylko tych dobrych wyborów, a nawet jeżeli okażą się, że to nie te wybory, to żebyście potrafili w porę zauważyć to i żebyście potrafili to poprawić.
No i czego jeszcze? No połamania pióra na maturze i takiego dobrego startu w dorosłe życie. Ja Wam bardzo życzę tego, abyście nie przemęczyli się przede wszystkim w te wakacje, tak? Czyli zapominamy o maturach, teraz a myślimy już o wakacjach, odpoczywajcie, a od 1 października ostro do pracy i życzę, żebyście doświadczyli nowych rzeczy, innych i żebyście wspominali nasze liceum bardzo ciepło. Bardzo mile wspominam ten okres czasu, który razem żeśmy ze sobą spędzili. Najbardziej oczywiście jedną lekcję, czyli lekcję wychowawczą, którą zawsze powtarzałem, że w szkole są wszystkie lekcje ważne i ważniejsze, ale najważniejsza jest lekcja wychowawcza. Spędziliśmy ze sobą piękne 3 lata. Myślę, że będziemy nawzajem wspominać te lata. Myślę, że na zjazd absolwentów będziecie przyjeżdżać bardzo chętnie. I co jeszcze? I ważne jest to, żebyście pamiętali, że tutaj w szkole ktoś się Wami opiekował. Opiekowali się Wami wszyscy nauczyciele, a przede wszystkim martwił się o Was Wasz wychowawca. I ciągle Wam powtarzam, że jak opuścicie mury tej szkoły, będziecie tylko numerkami w indeksie. Życzę Wam zdania matury na same oceny bardzo dobre, a przede wszystkim na takie, które Was stać. I myślę, że będziemy razem odbierać wyniki matur i dostaniecie się na upragnione studia. Co ja mogę powiedzieć o tych maturzystach? No, znam ich mało, bo jestem tutaj tylko niecały rok i uważam, że są bardzo sympatycznymi ludźmi. I życzę im wszystkiego dobrego, powodzenia na maturze i powodzenia w dalszym życiu. Chciałabym pozdrowić wszystkich maturzystów bardzo serdecznie i życzyć im bardzo dobrych wyników na egzaminach maturalnych, ale szczególnie pozdrawiam maturzystki, które brały udział w zajęciach laboratoryjnych w pierwszym trymestrze, w pierwszej części zajęć. Była to wyjątkowa, bardzo wyjątkowa grupa. Współpracowało się z dziewczynami bardzo fajnie. Zdarzały się takie sytuacje nawet, że przychodziły dziewczyny, mimo że zajęcia były na godzinę 7.25, to przychodziły dziewczyny na godzinę 7.10, 7.05, jeżeli były do zrobienia takie doświadczenia, które wymagały więcej czasu niż te zajęcia laboratoryjne. I nigdy nie było problemu, żeby dziewczyny przyszły na tą godzinę 7.05, 7.10, więc bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam tę grupę laboratoryjną. Dziękuję. Ja nie mogę uwierzyć, że mija kolejny rok i znowu odejdą maturzyści. Uwielbiam przecież wszystkich uczniów, maturzystów także w tym przecież, no tak bardzo jak mojego kotka. I życzę im wielu, wielu sukcesów, a o maturę jestem spokojna. Uczyli się pięknie i wierzę, że efekty tej nauki będą w arkuszach maturalnych. Sukcesów, powodzenia. Moi drodzy maturzyści, życzę Wam przede wszystkim połamania piór na maturze, tego, żebyście osiągnęli swoje wyniki, takie jakie sobie założyliście i żebyście się dostali do wybranych uczelni, takie jak sobie założyliście. Natomiast zawsze istnieje plan B i zawsze można tą maturę powtórzyć, czego Wam oczywiście nie życzę. Rocznik 2012, najlepszy pod słońcem, wyjątkowy. A dlaczego wyjątkowy? Niesamowity miks osobowości, uzdolnień, pasji, zainteresowań. Dało się to odczuć nie tylko na arenie olimpijskiej, ale także tutaj w szkole. I wydaje mi się, że gdyby nie rocznik 2009-2012, szkoła by na pewno stała, na pewno byłaby, ale nie taka jak do tej pory. Pokazali wszystko i wszędzie, co potrafią, jak potrafią. Wszędzie ich było pełno i na pewno dali się lubić. Poznali się z każdej strony, z tej najlepszej, no czasami troszeczkę z tej gorszej. Natomiast ja będę jeszcze wyjątkowo pamiętać ten rocznik, dlatego że miałam klasę. A klasę miałam oczywiście 3A, najlepszą pod słońcem, najlepszych ludzi, najwspanialszych. Można było z nimi zrobić wszystko i chyba nam się bardzo, bardzo wiele rzeczy udało. Są osoby, które na pewno będę długo, długo wspominać i na pewno będę za nimi tęsknić. Muszę wspomnieć tu o Emilu, który wchodził jednymi drzwiami, wychodził drugimi i tak było z 15 razy dziennie.
o dziewczętach, które siedziały gdzieś między regałami i zawzięcie przygotowywały się do zajęć, nawet czasami nie wiedziałam, że tam są. Oczywiście o Bartku, który z całą ekipą siedział przy komputerze i zawzięcie grał w gry komputerowe. Za tymi osobami na pewno będę tęskniła i już o nich myślę, co będzie, kiedy przyjdę do pracy i nie trzeba będzie ich uciszać, czy nie trzeba będzie ich wysłuchać. Ale takich osób w roczniku było bardzo, bardzo wielu. To nie będzie anegdotka, bo moim najsilniejszym skojarzeniem z tym rocznikiem jest oczywiście biuro. I chciałbym z tego miejsca jeszcze raz podziękować Adamowi, Madejowi, Przemkowi Kowalczykowi, to dział techniczny biura, ale też Oli Podarczyk, Monice Zając, Kasi Marcinkowskiej, Zuzi Janickiej i wielu innym osobom, które biuro wspierały. Myślę, że zostanie w naszych sercach, naszych, czyli tych osób i moim, to jeszcze na długo i będzie to wspomnienie bardzo ciepłe, czego wszystkim serdecznie życzę. Pozdrawiam. Tegoroczni maturzyści. W zasadzie to od pierwszej klasy, od pierwszych dni byłam niesamowicie doświadczana przez maturzystów. Nie wiem dlaczego i z jakiego powodu. Może to z tego powodu, że miałam sporo kursów z nimi i w związku z tym upodobali sobie w sposób szczególny gabinety 23 i w zasadzie odbywało się tutaj wszystko. Energia rozpierała ich, pomysłów nie brakowało i właściwie każdego dnia nie wiedziałam, co się tutaj wydarzy. Między innymi, ponieważ to był czas remontu naszej szkoły, przynieśli mi kostkę brukową, którą znaleźli przed szkołą i położyli na biurku, nazwali ją przyciskiem do papieru, nazwali ją Brukiew i ona do tej pory jest w gabinecie 23. Bardzo ciekawym wydarzeniem było wydarzenie z przyniesieniem starych rur, które znaleźli gdzieś w śmietniku przy szkole. Również przynieśli do gabinetu 23 i to na dodatek jeszcze w trakcie matur. A pewnego dnia, wiosną, gdzieś tak w czerwcu, czyli koniec ich pierwszej klasy, znalazłam przed gabinetem ogromną, wielką szafę z informacją, taka karteczka była przylepiona do tej szafy, z informacją, proszę uważać, ponieważ tam znajdują się naczynia w tej szafie. No i oczywiście z informacją, że szafa jest dla mnie, przynieśli ją z internatu. Mało tego, z maturzystami, jako pierwszoklasistami, obserwowałam proces gnicia jabłka. Przynieśli mi jabłko, które położyli na parapecie i kazali obserwować, jak ono pięknie gnije. Z takich ciekawych rzeczy, uczennica również tutaj próbowała zahodować, taki miałam w gabinecie, no taki zwykły ziemniak, po prostu. On intrygował niesamowicie. Pewnego razu maturzyści, tamci maturzyści, kiedy obecni maturzyści byli pierwszoklasistami, zabrali nam. I szukaliśmy, nawet wystosowano specjalny plakat, specjalne ogłoszenie, gdzie jest ziemniak. To wszystko robili właśnie oni. W drugiej klasie jakby troszeczkę łagodniej było, w trzeciej klasie to już nie ci sami ludzie. Ale mimo wszystko z ogromnym sentymentem będę wspominała przede wszystkim ten taki stały, niezmienny skład moich kursów języka polskiego, ponieważ to nie byli wszyscy, rzecz jasna, ale to byli stali bywalcy gabinetu 23, a ci, którzy nie byli u mnie na kursach, często przychodzili sobie tutaj do gabinetu, aby po prostu posiedzieć. I zawsze, ilekroć przychodzili, zawsze wspominaliśmy właśnie ich początki w drugim liceum ogólnokształcącym. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich, a przede wszystkim moje koło teatralne na czele z Kacprem Wesołowskim, którego nazwałam kiedyś nieopatrznie Kacprem Czarnym i tak zostało. Kasię, Czereśnie, Kacpra Białego, Grzesia, Kalinkę. Pozdrawiam serdecznie również Rafała, który tutaj był od pierwszej klasy, przychodził zawsze i obiecał, że do końca września będzie również przychodził i odwiedzał gabinety 23 i panią profesję.
Wszyscy oni właśnie założyli mi kantorek obok mojego gabinetu. Tam było takie ciekawe miejsce spotkań, zwłaszcza w klasie trzeciej. Umeblowali całkowicie to pomieszczenie. No i cóż, będzie mi ich bardzo, ale to bardzo brakowało. Maturzyści, jesteście kochani, trzymajcie się. Życzę wam wszystkiego dobrego na nowej drodze życia i pamiętajcie, że jesteście przyszłością tego kraju i nie bądźcie tacy śmieszni jak dzisiejsi politycy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i wierzę w was bardzo, bardzo mocno. Chciałbym was serdecznie pożegnać, podziękować za współpracę, za wszystkie miłe chwile. Nie brakowało takich, a złych nie było. Życzę wszystkiego najlepszego w dalszych latach i nauki, i pracy. Wszystkiego najlepszego. Moi drodzy maturzyści, przede wszystkim chciałabym wam podziękować za tę szkołę życia, której mi dostarczyliście. Szczególnie mówię tutaj o 27 chłopcach, z którymi miałam przyjemność prowadzić lekcje wokół. Będą to niezapomniane lekcje. Dziewczyną za te śpiewające syntezy, które właśnie śpiewając mi zdawały. No i tak naprawdę, czego mogę wam życzyć? Przede wszystkim, nie wiem, czego się życzy teraz maturzystom. Studniówka była, więc impreza była udana. Tak naprawdę z tego, żebyście się dostali tam, gdzie chcecie, na wasze wymarzone kierunki. No i wracajcie czasami myślami i fizycznie tutaj do nas w odwiedziny. To by było na tyle. Powodzenia. Wynalazek kamery uważam za jeden z najbardziej dwustronnych, jeżeli chodzi o możliwość oceny zjawisk. Z jednej strony trzeba coś powiedzieć, kiedy nie ma nic do powiedzenia, z drugiej strony jest możliwość przekazania na odległość pewnych myśli. Pozdrawiam wszystkich i życzę spełnienia tych oczekiwań, które nie spełnili w naszej szkole, a zwłaszcza na moich kursach. Dziękuję bardzo. Chcieliśmy dać wam korzenie i skrzydła. Dlatego nie zawracajcie w pół drogi. Lećcie wysoko, jak najwyżej. Jak będzie wam smutno, to pamiętajcie, że będzie z wami zawsze nasz żółty wiatraczek. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Witam serdecznie maturzystów wszystkich. Chciałam powiedzieć, że życzę wam wszystkiego najlepszego, żeby się wszystkie marzenia związane z waszym dalszym kształceniem się spełniły. I jeszcze to, że będę szczególnie pamiętać nasze wspaniałe obozy matematyczne, czas tam wspólnie spędzony i liczone zadania przez was, jak również w mojej pamięci zostaną bardzo oryginalne tłumaczenia dotyczące waszych spóźnień. Pozdrawiam serdecznie. Chciałabym mojemu jednemu z ulubionych roczników życzyć powodzenia, wysokich lotów, miękkich upadków, pogody ducha, niezałamywania się małymi niepowodzeniami, które na pewno czekają was w przyszłości, bo życie dorosłych niestety nie jest takie proste, jak nam się wszystkim wydaje. Będę pamiętała mnóstwo uczniów, między innymi Igora Ziołkowskiego, który doprowadzał mnie do łez, swoim poczuciem humoru, Michała Basińskiego, z którym miałam tylko jeden kurs, ale do końca życia zapamiętam jego blond grzywę i jego gest Elvisa. Będę pamiętała Sandry, będę pamiętała Justyny, Asię, będę pamiętała wielu z was i mam nadzieję, że gdy usiądziemy za 60 lat, jeśli będę jeszcze żyła, w ciepłych fotelach, to pospominamy sobie nasze zajęcia i będzie nam miło się zobaczyć ponownie. No i cóż, co mogę wam życzyć? Powodzenia w życiu dorosłych. Drodzy absolwenci, życzę wam spełnienia marzeń, przede wszystkim bardzo dobrze zdanej matury i dostania się na swój wymarzony kierunek studiów. Trzymam za was kciuki. Drodzy maturzyści, pamiętajcie, że życie dorosłe to jazda bez trzymanki, ale powtarzam to, co często powtarzałem na religii, zero konkubinatów, zero. Pamiętajcie, jesteście moimi uczniami. Pozdrawiam. Maturzyści 2012. Co za rocznik? Jak będzie bez was w tej szkole? No ja myślę, że 2012 według Majów to koniec świata i podobnie będzie w tej szkole. Bez was koniec świata. Drodzy absolwenci, życzę wam, waszym rodzicom, nauczycielom i przede wszystkim sobie, aby Dzień Roznania Świadectw Dojrzałości, dzień 29 czerwca, był dla nas najpogodniejszym dniem tego roku szkolnego. Życzę wam, aby wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym otwierały wam drzwi na wymarzone przez was uczelnie. W imieniu całego samorządu życzymy wszystkiego najlepszego, wspaniałych wyników. Trzymamy kciuki.
Powodzenia. Maturzyści, powodzenia. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia. A na zakończenie pobytu w szkole ostatni test Grażyny Szczepańskiej. Tym razem do testu zapraszam Michała Gzerę. Powiedz mi, Michale, z czego zdajesz egzaminy maturalne? Którego dnia i o której godzinie? Biologia, chemia, fizyka. A co do dni, to jeszcze zobaczymy. Na razie maja nie ma. No proszę. Tak, Michał Gzera jest przygotowany. Obiecuję, że w teatrze otrzyma dyplom, na którym będą wypisane dni, godziny i daty egzaminów maturalnych.